W dzisiejszym odcinku co 5 minut kolejna osoba będzie musiała wydostać się z pułapki. Jak to będzie działać? Jesteśmy na Kiedowicach i mamy tylko i wyłącznie te diamentowe przedmioty do dyspozycji. I ja od teraz mam 5 minut na zbudowanie pułapki, w której zamknę siebie i później Szymek będzie kolejną osobą i on będzie musiał z tej pułapki wyjść. Jeżeli uda mu się to zrobić w 2,5 minuty, no to wygrywa, ale jeżeli nie, no to ja dostaję punkta. I potem to samo musi zrobić Pickers. Ma 5 minut na przygotowanie swojej pułapki i potem z niej będzie musiała wyjść Werka. Również będzie miała 2 minuty. I zasady są następujące. Można używać tylko diamentowych, zwykłych przedmiotów. W dodatku musisz wszystkie przedmioty, w których chcesz kogoś zamknąć, zdobyć w przeciągu 5 minut. Czyli na przykład można pójść do domku i się zamurować, ale nie można na przykład, nie wiem, wziąć itemów ze skrzynek, bo to jest już niedozwolone. Każdy item, który dzisiaj użyjemy, musimy zdobyć sami własnoręcznie. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki i zaczynamy. Okej, widzowie, ja jestem pierwszy. Mamy równe 5 minut. W tym momencie odpalam timer i ja na razie jakiegoś genialnego pomysłu nie mam, ale w tym momencie, widzowie, leci już mi stoper, więc ja nawet nie przeciągam, widzowie, od razu zaczynamy, a więc lecimy. Dobra, mamy takie itemy i teraz co ja mogę jak najszybciej najcięższego zdobyć w 5 minut, co by mogło jak najdłużej Pickersa przytrzymać, żeby on nie był w stanie tego zniszczyć. Drewno to nie będzie, ziemia to też nie będzie, no bo będzie mieć łopatę. Wydaje mi się, że najdłużej niszczy się kamień, ale też go się najdłużej pozyskuje, czyli na pewno musimy się zamknąć w jakiejś kopalni, w jakimś mega ciężkim miejscu, z którego on nie będzie w stanie wyjść i go tam po prostu zamurować. Tylko gdzie są jakieś kopalnie na Kiedowicach? Ej, mam pomysł! Pójdziemy po prostu do kopalni, on stamtąd nie wyjdzie, nie ma szans. Nie ma opcji, że on zdąży w 2 minuty wyjść z kopalni. Ja zdążę wejść w 5 minut, ale on nie zdąży wyjść w 2 minuty. Patrzcie, bo ja wejdę i się tutaj zakopię. Nawet jeżeli on byłby w stanie, wiecie, tutaj jakoś genialnie to obejść, to nie będzie wiedzieć, w jakim miejscu się znajduje i dzięki temu będę w stanie zdobyć bardzo łatwo punkta. To jest najłatwiejsza chyba metoda, tylko nie będzie można jej ponowić, więc Pickers będzie mieć utrudnione zadanie. Dobra, bierzemy trochę Deep Slate'a, to będziemy musieli, widzowie, pozbierać. Mamy 5 minut na zbudowanie jakiejś takiej pułapki, z której Pickers nie będzie mógł wyjść. No i raczej to jest proste. Wydaje mi się, że w tym momencie wymyśliłem taką rzecz. Mam jeszcze... O nie! Wrzuciłem kilo, tracę czas. Nie, dobra. Minęła już mi minuta 13. Ja muszę, widzowie, równe 5 minut. Jeżeli to przekroczy ten czas, to również źle. To mam zabierany punkt, więc muszę po 5 minutach idealnie być w miejscu gotowym do tego, żeby Pickers mógł się z niego wydostawać. Oczywiście w razie czego mamy więcej kilowów w ekwipunku, więc to nie jest żaden problem. Mam tam w shulkerboxie, więc to żaden to jest problem. W razie czego to będzie można tutaj wziąć, jeżeli by się wyczerpał, ale widzę, że nie ma szans, żeby się diamentowy kilo wyczerpał na takim odcinku. Raczej to tutaj się nie stanie. Widzowie, wy oczywiście subskrybujcie, zostawiajcie łapeczki, wpadajcie na kiedowice.pl. Dobra, mam 45. Wydaje mi się, że jeszcze, żeby go spowolnić, wezmę trochę żwira, żeby, wiecie, on musiał zmieniać swoje jakby miejsce, wiecie, w ekwipunku tych itemów. Wezmę też trochę drewna, to go na pewno też troszeczkę podenerwuje, że będzie musiał, wiecie, zmieniać te przedmioty, jak będzie chciał je wykopywać. O nie! Dobra, okej, wyjdę stąd spokojnie. Minęło już 2 minuty, minęły, czyli prawie połowa mojego czasu, a ja jeszcze nie zacząłem się zabudowywać, ale spokojnie, widzowie, nie martwcie się. Będę tak zabudowany, w bedroku prawdopodobnie się zakopię, że on nie będzie miał szansy z tego wyjść, on nawet nie zdąży. Dobra, zaczynam budować, widzowie. Pójdę w to miejsce, myślę. To miejsce będzie odpowiednie i wkopiemy się gdzieś tutaj na dole. Patrzcie na to. Wkopię się dosłownie tutaj. Patrzcie, to jest nawet dobre, okej, tu jest fajne miejsce, dobra. Wkopiemy się w coś takiego, dobra. I patrzcie, on tutaj nie będzie totalnie wiedział, gdzie on jest. Ja mu zabunkruję te wszystkie miejsca. On jak się stąd będzie wykopywać, on musi wrócić na Kiedowice. Zasady są takie, że musi wrócić na Kiedowice. Ja będę liczył na to, że będzie się po prostu kopał w złą stronę. Patrzcie, to wszystko tutaj zamurujemy, dobra. Zamkniemy też to, więc on, mam nadzieję, że pomyli po prostu też kierunki, w które on będzie chciał pójść. Okej, dobra, ja teraz nic nie widzę, mam pochodnie w razie czego, więc wezmę do ręki, żebyście wy widzieli. No i dobra, tutaj musimy to blokować. Ja będę go baitował, patrzcie, że niby tu jest drewno, że niby coś tam jest, a tam nic nie będzie. Będzie tracił czas na wykopywanie tego, nie będzie wiedział kompletnie, w którym kierunku iść, to będzie tak dobre. Okej, to zamykamy. Myślę, że tutaj to jeszcze można zamknąć, mam jeszcze sporo czasu. Ej, zostaje mi ponad 2 minuty mi zostały, a ja już kończę moją pułapkę. Dobra, ja myślę, czy my tu coś jeszcze możemy dopracować. Ten Deep Slate, przydałoby się go jakoś, może to, może zamienimy te drewno na Deep Slate'a. Czekajcie, może inne bloki bardziej by się tutaj przydały. Czekajcie, może to byśmy zamienili, dobra. Może nawet pójdę bardziej w tą stronę, patrzę, żeby byłby bedrock, o! Żeby było więcej bedrocka, o! To będzie na pewno też cięższe, patrzcie tutaj, nie? Dobra, to będzie lepsze.
To zamkniemy. To zamykamy normalnie jak było. Dobra, to zamkniemy i patrzcie, on będzie siedział w bedroku. Pyk. On nie ma szans. On będzie zestresowany, nie będzie wiedział, w którą stronę iść i pójdzie w tą stronę. Jak pójdzie w tą stronę, mamy wygraną kasę. No nie ma opcji. No to jest już na pewno wygrany zakład. Powiem wam tak. Minęły, widzowie, 3 minuty i 40 sekund, ale ja jestem pewien, że Pickers 2 minuty nie zdoła stąd wyjść. Lecę po niego i zobaczymy, jak on sobie poradzi. Dobra, Pickers, czy jesteś gotowy? Będziesz miał 2,5 minuty. Gdzie ja jestem? Czemu dobra, jest bedrok? Start. Dobra, masz 2,5 minuty na wyjście stąd. Dobra, ja wiem już, gdzie ty jesteś, nie? I wystarczy się tak dwie kopać. 2,5 minuty, powiem tak, to nie jest najlepszy, bo nie wiem, czy zdążysz tak się kopiąc. Zdążę. O, tu jest jakiś cave. No. Dobra, to cave'em będzie szybciej, Tutaj szybko, jakoś na górę, tak żebym kopać się nie musiał. I co to jest? Jest! Nie zabudowałem tego tam! Nie, jak zdążysz, dobra, minęły 20 sekund. Na ludzie, człowieku, łatwe to było, łatwo. Nie, jak jestem głupi! Czemu ja tego nie zabudowałem? Co ty robisz, koleś? Dobra, dawaj. Jakie to było łatwe. Nie mogę, patrzcie to, widzowie. Jemu zostało jeszcze tyle czasu, nie wytrzyma. Jaki słabiak, nie? Ja, nie, schodami do góry. Ja to źle zabudowałem tam, ja tego schodami nie zabudowałem do góry. Nie, wyjście Pickersowi zajęło 50 sekund. 50 sekund mu zajęło, widzę, wyjście na Pickersowi. Nie wytrzymam, jak ja to zwaliłem. Boże święty, no ale dobra, no to właśnie na tym, widzowie, dzisiaj polega dzisiejszy odcinek. Teraz Pickers będzie zabudowywał werkę i zobaczymy, gdzie on ją zamknie i czy uda mu się zrobić tak, żeby werka nie umiała stąd wyjść. Siemano, widzę, z tej strony Pickers i znowu jestem ja i dobra, muszę zabudować werkę na 5 minut, a więc no bez zbędnego przedłużenia, 3, 2, 1, start i dobra, co ja mogę zrobić, bo nie mam żadnego pomysłu. Ej, dobra, w sumie to mam jeden pomysł, bo oj, zabuduję ją gdzieś pod wodą, tak żeby nie skapła się, gdzie jest. I ej, dobra, to w sumie może nie być zły pomysł, ale to nie, chociaż nie, bo tak zrobił to samo. No nie, nie chcę być tak powtarzalny, co ja mogę zrobić. 5 minut to nie jest wcale tak dużo czasu, no nie wiem. Też zrobiłbym coś pod ziemią, no ale no nie wiem, może zrobię coś tutaj pod farmą. O, dobra, mam pomysł, zrobię to w farmie. Albo nie, gdzieś na obrzeżu Kidowic, tutaj pod tym wielkim posągiem tuptusia na szczypconie, w sensie na odwrót. Zrobię to tutaj, dobra, tu. Dobra, i wiecie co? I ja zrobię coś takiego, że się podkopię tyle bloków w dół i zrobię jakby taki labirynt, żeby Vera nie wiedziała, gdzie iść. Tylko że problem jest taki, że to jest stone, no ale dobra, jakoś to ogarniemy. Kopię się na razie maksymalną ilość kratek w dół i zaraz zobaczymy, co tu będzie z tego, bo o, tu już jest dirt, to niedobrze. I jakiś cave tu jest, co to jest? Ej, dobra, wolę się w to nie zamieniać, chyba się tylko po prostu, no ale dobra. Szybciutko zrobię tak jak Dawid, tylko że problem taki będzie, że ja zrobię tutaj, o. Bo nie wiecie, o co chodzi, że tu jest niby zabudowane dirtem i to będzie takie przejście. Takie coś, tutaj będzie takie coś i weźmiemy sobie dużo tych bloków, bo w sumie teraz mam farta, że obok nich stoję, bo Vera pomyśli, że zabudowałem ją tym przejściem i ona zacznie kopać w to. Tak, no logiczne, że ona zacznie kopać w to, tylko problem jest z tym, że to nie będzie jedyne takie przejście, to sobie zabuduję tu i Vera będzie myślała, że ja kopałem gdzieś z tamtej strony. Z tamtej strony Vera gdzieś będzie myślała, że kopię i będzie zabudowane tym dirtem i ona się tam będzie kopać bez celu przez tyle czasu. To dla mnie jest, myślę, że bardzo dobry pomysł, no bo, no nie wiem, no myślę, że dobra, zaraz to sobie w drugą stronę, bo tam może będzie, o dobra, jest już koby stąd, przebuduje się tutaj na górę, dobra, i tak, i zrobię coś takiego, że Vera by myślała, że to jest jakby już tak zabudowane przejście, ona się będzie tam kopać i kopać, o nie, mój kill off. I mówię wam, ona się na to nabierze, gwarantuję wam to. Jestem pewien, że ona mi się na to nabierze, mam 3 minuty, no ale dobra, no, ja mam wystarczająco dużo czasu, zrobię coś takiego, że niby sędy wyszła, dobra, i niech będzie coś takiego. To jeszcze zabuduję sobie tu, żeby nie wiedziała dokąd iść i tutaj zrobię jeszcze takie przejścia, żeby się może nabrała na coś, no ale nie wiem, czy to się uda i będzie miała 5 minut, żeby stąd wyjść, no dobra. Lecę po nią, zrobiłem to, słuchajcie, w 2 minuty, no ale ja tu nie mam więcej do roboty, no i tak, to zrobię tak, że myślałem, że będzie tak się przekopane, no i dobra, zaraz wracam i zobaczymy jej śmieszną reakcję. I od teraz, Vera, masz 2,5 minuty na wyjście z tego dobra, miejsca. Dobra, co to jest? Musisz wrócić na kilku. Dobra, biegnę szybko, co? No to jest jakiś tunel. Aj, ona się pogubi. Weź sobie jedzenie, jak chcesz. Czekaj, co? Odpowiedź, będzie rozkopane z cobblestone'a. Ej, no kto zmienił tak tą myszkę? Ja w ogóle nie umiem tym... Odpowiedź z cobblestone'a. Vera, podpowiedź mówię. Jaki cobblestone? No taki zniszczony kamień. Ty musisz wejść na Kidowice, czas. No wychodzę. Ale Vera, tam jest taki zniszczony. Cicho. W sposób nie zdąży. Gdzie tam, masz? Na prawo, na prawo. Że ale to nie podpowiada, jak ona źle zrobi, no to przecież... A, dobra. To jest podpowiedź. Ona traci przecież punkt, jak wtedy ten, no to po co ja podpowiadasz, Pickers? Dobra, szybko. Nie, Vera, ty już, ja już widzę, 47. Ile? A ile mam czasu? 5 minut, tak? 2,5 minuty. Co? No ustalmy, że trzeba być pod tym. Gdzie, no? No na Kidowicach, na centrum, po prostu fontannie, trzeba wyjść. Trzeba wyjść po prostu z Kidowic, no. Tak, nie wyjdziesz, od razu ci mówię. Bo? Dobra, niech próbuje, każdy ma swój sposób. Tak, nie wyjdziesz. Bo? Dawaj, Vera, może zdążysz. Ja dobra, próbuję, cicho, bądź! Tak. Nie wyjdziesz tak, od razu ci mówię. Ale bo? No bo nie wyjdziesz, no to fajnie, nie? Dawaj, dawaj.
Nie będę się cofać, ty mnie w ogóle tutaj jakieś robisz dziwne rzeczy. Ja się teraz serio mówię. Dobra, no fajnie, no ale co mnie to obchodzi, no? No nie wyjdziesz tak. Dawaj, Vera, dawaj! No próbuję, no przestańcie! Dawaj, zostańcie mi. No to fajnie, no minuta fajnie. Minuta ci została! Fajnie. Nie zdążysz. Zdążę! Nie zdążysz, Vera, to nie 60 sekund widzę w tym momencie, idealnie. Ja! Nie gadaj! No nie, myślałem, że się na to nabierze. Leć! Wszystko dobra, jestem! Ja nie mogę! Verze, widzowie, też się udało, to jest kolejna osoba, dobra! Ej, mam nadzieję, widzowie, że mi również teraz się uda. Dobra, widzowie, teraz moja kolej i ja wpadłam na idealny pomysł. Nie wiem, czy jest on zgodny z zasadami naszego filmu. Najwyżej zrobimy to jeszcze raz. Ja już sobie daję start, widzowie, mam taki pomysł, że ukryjemy Dawida w nederze. I Dawid będzie musiał wrócić z nederu na kidowice. Tutaj też pobudujemy coś i go tam ukryjemy. Mam nadzieję, że jest to dozwolone. No tak mi się wydaje, że... No jest na to szansa, więc tutaj sobie szybko przeskoczymy. Mamy na spokojnie 5 minut, także możemy tutaj coś większego pokminić. Pozbieramy sobie trochę tych bloków netherytowych i możemy go jakoś fajnie tutaj ukryć. Pozbieram sobie, myślę, że na spokojnie gdzieś około 2 staków, czy może 1,5. Dobra, widzowie, jak wiecie, tam mamy portal na nasze kidowice, więc musimy tutaj trochę stąd odejść. Dobra, mamy mniej więcej stak i czekajcie, i gdzieś tutaj zabudujemy taki na przykład się w takim kwadracie. Robię tutaj wokół takie ściany, jak widzicie, pełno takich ścian, żeby Dawid miał jak najmniejszą szansę, żeby stąd po prostu wyjść. A ukryty będzie właśnie tutaj, ale musimy iść po jeszcze trochę nederytu. Minęło dopiero minuta 40, więc na spokojnie mam jeszcze pełno czasu. Widzowie, dalej kopię i kopię, mamy już stack, potrzebujemy około 2-3. Dobra, wracam tutaj i... Znowu robimy wielką tutaj zabudowanie. Tak samo też budujemy jakby na suficie, żeby Dawid też nie miał możliwości tutaj wyjścia przez sufit. Zostały nam jeszcze spokojne 2 minuty, więc w ogóle się nie śpieszę. Myślę, że wpadłem na naprawdę idealny pomysł. Mam nadzieję, że jest on zgodny z zasadami naszej gry dzisiejszej. Zbieram jeszcze trochę, na spokojnie mamy jeszcze 1,5 minuty, więc pozbieram sobie tak, że jak będę miała po prostu jeszcze tą minutę, będę zbierać, a jak zostanie nam 30 sekund, to wszystko tutaj jeszcze wypełnię. Dobra, widzowie, mamy 2 staki i tutaj sobie wszystko znowu wypełnimy. Jakoś tak już teraz byle jak to wypełniam, tylko żeby po prostu Dawid nie mógł stąd wyjść. Szybko, bo zostało nam tylko 20 sekund, a jeszcze 2 bloki. Kurde, dałam sobie za mało czasu. Myślę, o nie, jeszcze strzela we mnie ten potwór. Dobra, o nie, dobra, chyba się kryje po prostu tutaj i się zabuduje. Dawid! Ja nie mogę, widzowie, gdzie ja jestem? Dobra, czas start, 2,5 minuty, dobra. Czemu ja jestem w neterze? Nie, źle się schowałam. Źle się schowałam, bo musiałam uciekać przed tym ghostem. Co to jest? Ale ja nie mam pod... Ja, tam jest portal! Nie, to wszystko wyszło tak, jak chciałam. Nie, tam jest portal już, Vera, co ty, w ogóle cię nie widać, daj bliżej do mnie. Dobra, dawaj. Ja nie mogę, Vera, przecież ja tu wejdę, wejdę w portal, będzie koniec. Ej, to jest najszybsze, najszybsze. Po prostu źle cię zamknęła. Ja patrz, 29 sekund. A wiesz, coś powiem, weszłeś w zły portal, a musisz jeszcze wrócić na kidowice stąd. Nie, co? Jak? Jest! Nie! Yes. Co? No wchodź! Szukaj, no do góry się kop, co ty robisz? Nie, ja tu znajdę wyjście. Co to jest? Ej, a! Dobra. Nie, ja tu nie znajdę wyjścia! Jeszcze masz 4 minuty, widzowie, ja pierwszy raz wygram w tym odcinku. Nie! Jak ona wygra? Dobra, nie wygra. Dawaj, jeszcze nie wygrać. Minuta. Nie, tu nic nie ma. No nie, jak Vera wygra, nie wytrzymie. Dawaj. Nie. W odcinku wygram. Nie mogę, dobra, chwila, muszę się skupić. Minuta ci została. Muszę się skupić. No tu nic nie ma przecież, ja nie wyjdę stąd w minutę. Nie poddajesz się, Nie poddaję się nigdy. Nigdy szybko, się nie poddaję. Szybko, niech ta minuta mija szybciej. Gdzie tu jest wyjście? Tak fajnie! A czy ja jestem jakoś bardzo nisko? Minus 36 tylko, to ja wyjdę! Nie wyjdziesz, nie! Wyjdę! Nie! Wyjdę! Nie, proszę, wyjdę! Ile mam? 50 sekund, dobra, wychodzę! Nie, proszę, nie! Wyjdę, zdążę! Nie! Zdążę! Nie! Zdążę! Patrz! Nie! Jaza! Nie! Dawaj!
Dawaj! Szybko! Dawaj! Szybko! Kamień już jest, dawaj! No szybko, jeszcze 20 sekund! Nie! No szybko! Zdążę! Nie! Nie zdążę! Ja nie mogę, no nie! 10! No nie! Co to ma być? 7! Nie! Koniec! Ja nie mogę być sobie. Vera wygrała, nie wytrzymam. Dobra, jak daleko ja jestem od kiedy? Nie mam pojęcia, bo gdzieś wlazł zły portal. Ja nie mogę, dobra widzowie, dajcie mi chwilę, zobaczymy jak daleko byłem od kiedowic, postaram się tutaj wyjść. Ja nie mogę, gdzie ja jestem? Dobra, ja się tu wykopałem, widzowie, patrzcie to w tym miejscu. Przecież nie ma... Czekaj, gdzie ja jestem w stanie elektrom pojechać jakoś pod wodą? O, już dobra, dobra, dzięki. Gdzie ja jestem? A, nie miałeś szans. Gdzie ja, kurczę, jestem? 500 bloków, czyli jeszcze musiałbym tędy wracać. Tam już widzę ogniska, więc to gdzieś tutaj będzie. Nie, no to nie do zrobienia. To była twoja wina, bo weszłeś w zły portal. Nie do zrobienia, to było zdecydowanie, to wręcz nierealne było powrócenie z tego, dobra. Ale teraz pora na małe budowanie. W dzisiejszym odcinku co kilka minut będzie się zmieniała osoba, która prowadzi ten odcinek, a będą uczestniczyły w nim wszystkie osoby z Kidowic, czyli po kolei ja, mój młodszy brat, moja młodsza siostra, Tosia, Szczypson i nawet Magik na końcu. Oglądajcie koniecznie do końca, bo każdy z nas ma do wykonania wyzwania, które zleciła mu poprzednia osoba. Zostaw teraz subskrypcję, ponieważ zobaczyłem, że aż 60% osób nie subskrybuje tego kanału. Fajnie by było, gdybyś zostawił teraz suba. Poczekam sekundę. Dziękuję. A więc, moi drodzy, jestem ja jako pierwszy, jako założyciel Kidowic. Musiałem się pojawić jako pierwszy, no i słuchajcie, ja jako jedyny ze wszystkich dzisiejszych osób nie będę miał żadnego zadania. Będę po prostu osobą, która wyznaczy pierwsze zadanie, od którego to się wszystko zacznie. I może ewentualnie zrobimy coś takiego, że jak Magik by dał ostatnie zadanie, ponieważ on będzie na samym końcu dzisiejszego odcinka, no to może wykonam jego zadanie, ale to zobaczymy, czy coś takiego tutaj zrobimy. W każdym razie, widzowie, znajdujemy się oczywiście na Kidowicach i ja już wiem, jakie zadanie zlecę mojemu młodszemu bratu, który będzie następny, albo młodszej siostrze. Nie wiem jeszcze w sumie, kto będzie następny, ale zobaczycie. Dlatego musicie oglądać koniecznie do samego końca, bo nawet ja nie wiem, kto będzie dalej. A skąd dopiero mielibyście to wiedzieć wy, którzy dopiero to oglądacie, więc widzowie, pamiętajcie o tym, żeby oglądać do samego końca, bo potem będzie Magik, ja nie wiem, co tu się będzie działo. Ale dobra, powiedział, że chce wystąpić na takim odcinku, no bo chce się z dobrej strony pokazać. I może, widzowie, dajmy mu szansę, zobaczmy, jak się zaprezentuje. A ja w tym momencie, widzowie, jak widzicie na środku, bo tutaj Kidowic, powstała skrzynka, gdzie po prostu będziemy kolejnej osobie dawać wiadomość, co ma zrobić. I ja już tutaj zapisuję, co będzie miała zrobić kolejna osoba. I ja postanowiłem, że moje zadanie będzie miłym na początek, a mianowicie udaj się do kit sklepu, aby znaleźć ukryty prezent. I to będzie musiała zrobić kolejna osoba, która będzie po mnie. A tym ukrytym prezentem będzie taka mała, fajna zawartość, która myślę, że każdemu na Kidowicach bardzo by się spodobała. A więc udajmy się do kit sklepu i może tutaj, żeby ta osoba miała troszeczkę łatwiej, chociaż nie, na razie tutaj jeszcze żadnych znaków nie daje. Boże, co tutaj robisz, Chipso? No nie są awk teraz, no nie, on tego nie może widzieć, ale dobra, on na pewno nie jest kolejny, więc może możemy tutaj akurat koło niego przejść, no i pyk. Żeby ta osoba miała łatwiej, damy jej takie strzałeczki, które właśnie namierzają do kit sklepu i gdzieś tutaj musimy ukryć skrzynkę w jakimś takim fajnym miejscu, a w środku dać jakiś fajny prezent i myślę, że to akurat może być całkiem fajne, więc ja myślę, że ja tą skrzynkę dam w takim dość sekretnym miejscu, a mianowicie tutaj. Myślę, że jej nie widać na takim wstępie do kit sklepu i raczej osoba, która wejdzie, może mieć lekki problem ze znalezieniem jej, także dajmy tutaj może jakąś taką minimalną podpowiedź, że warto się udać właśnie w tym kierunku, żeby tutaj ta osoba nie traciła czasu na schodzenie tam na dół, żeby się udała tutaj, no i tutaj mam nadzieję, że już każdy się raczej zorientuje, o co chodzi. A więc no, może, że ktoś pójdzie do góry, prawda? No to wtedy no niby też tak można, ale dobra, no to dajmy tutaj jeszcze ułatwienie, bo ja nie wiem, kto będzie po mnie, więc żeby tutaj nie było żadnego przypału, zróbmy tak, żeby ta osoba na pewno znalazła ten prezent, żeby to zadanie było łatwe, proste i przyjemne. No i do środka dajemy 10 kitcoinów, czyli naprawdę dość fajną ilość, myślę, jak na rozpoczęcie dnia. Do tego dajemy tutaj taką fajną czapeczkę papaja i do tego również dodajemy, widzowie, coś, co się dosłownie każdemu na Kidowicach może przydać, czyli 32 fajerwerki. To jest akurat, myślę, genialny prezent. Jak ja bym coś takiego dostał, to bardzo bym się ucieszył. W sumie to najbardziej z tych kitcoinów. Ale żeby tutaj nie być takim może biedaczkiem, to dorzućmy tutaj do tego skarbca no troszeczkę więcej tych kitcoinów. Oczywiście z kasy kitcoinów, którymi tutaj oczywiście mogę zarządzać. Więc skoro to jest mój prezent, który dalej daję kolejnej osobie, no to mogę coś takiego zarządzić. No i proszę państwa, 20 kitcoinów. Dodaj mi jeszcze może dwa brązowe. O, żeby to tak fajnie estetycznie wyglądało. Czyli weźmy dwa brązowe. Już tutaj zróbmy to posortowane,
żeby to było. Już zamknijmy to elegancko tutaj, widzowie. No i proszę, dodamy tutaj dwa takie eleganckie kitcoiny, pyk i pyk. No i to jest piękny, myślę, prezent. Ja już swoją książkę do skrzynki odłożyłem, więc mam nadzieję, że osoba, która będzie po mnie bez problemu dotrze tutaj i będzie w stanie wykonać to zadanie. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzi i zobaczymy, jakie zadanie zrobi kolejnej osobie. Z tej strony Pickers, siemano, siema Eniu, co tam u was? Dostałem od Dawida zadanie, jeszcze nie wiem jakie, znajduje się w tej skrzynce w książce. Zobaczcie, co to jest, mam nadzieję, że nic trudnego, bo ostatnio jak robiłem zadanie, to nie do końca mi to wyszło. Zobaczmy, co jest w tej książce. Dobra, modlę się, że nie było nic trudnego. Udaj się do kit sklepu, aby znaleźć ukryty prezent. Co? Dobra, ale ten prezent to w ogóle sobie zabieram. W ogóle mam swojego, oj, przepraszam. Mam swojego skina, wygląda tutaj pięknie. Nie wiem, czemu uszy mi ucięło. Jeden problem mam, dobra, idę. O, Szczypson, co on tu robi? Halo, Szczypson! Halo, Szczypson, dobra, nieważne, zostawmy go tu. Mam nadzieję, że nie jest gdzieś na dachu, pod ziemią, ani w ogóle w jakiejś ten. Kamery, tu ogólnie wszystko w git, dobra. Gdzie to może być? Może. Czy wie pan, gdzie jest mój prezent? Raczej się nie dowiemy. Zobaczmy najpierw te początkowe piętra, czyli tutaj. Może tu w gard... Nie, to chyba tak nie będzie wyglądać. Będzie chyba podpisane prezentem, bo tyle skrzynek tu jest, że ciężko byłoby się skazać. Ale tu na razie nic nie ma. Tu nic nie ma, może po tych krzakach? Nie, nie. Ogólnie mam na to 3 minuty. Tak na oko może, więc raczej nie będę się tym sugerował, bo oczywiście nie znajdę prezentów w 3 minuty. No nie, tu nic nie ma niestety chyba. No tu nic, nic, nic. Dobra, zobaczmy inne piętra. Może tu jeszcze coś, nie, ale pod schodami? Nie ma pod schodami, dobra. Tutaj też nie, czyli może na piętrze u magika coś będzie. Ej! Halo, prezent! O, tu jest prezent, ale no niestety nie mogę tego wziąć, choć bardzo bym chciał. Tyle różdżek mieć, ale nie, dalej tu nic nie ma, może tam gdzieś. Tu, nieźle, to jest skitranek. Kurde, gdzie to jest? Gdzie to może być? Tutaj nie. Ja nie wiem, jak to może wyglądać, czy to jest taki prezent, street prezent, czy po prostu ten. Czy po prostu skrzynia, bo tak bym musiał każdą skrzynię po kolei otwierać. O, tu jest jakaś podpo... Znalazłem! Co? Papaj! I kitcoiny, ej, tu jest chyba 22 kitcoiny. Dobra, zabieram to, ej. Co? Ja sobie idę to odnieść, ej. Nie spodziewałem, i co, to jest raczej ten prezent, no bo no co, jak, co innego jak nie prezent. Idę to odnieść, może, nie, do tej skrzynki nie, a to sobie idę odnieść do swojej. I teraz muszę pomyśleć nad jakimś zadaniem, bo po mnie musi być chyba Vera. Tego co wiem, raczej ona jest bardziej ten noob niż pro. Napiszcie w komentarzu, jakie wy byście dali wyzwanie, na przykład Weronice, no bo ja bym, nie wiem, co. Myślisz, że dajcie się obrazić, jak włożę swojego killów do mojej skrzynki? Ja myślę, że nie. Najpierw kitcoiny, o, fajerwerki. Dobra, dam połowę, nie będę Dawida tutaj skamował. Dam sobie wszystkie. No i wydajnego to... Adama Security sobie wezmę. Wybaczcie, widzowie, później może mu go oddam. Nie wiem, co sobie pomyślicie, mam nadzieję, że nic złego. Dobra, pomyślmy teraz nad zadaniem. Nie chcę tutaj za bardzo dawać jakiegoś zadania takiego, nie wiem, typu znaleźć 6 stak diamentów, może nie wiem, w 10 sekund, bo to by było trochę nienormalne, co by, to by było nienormalne i może... Ja bym zrobił coś z domkiem magika, może wysać domek... Wysać domek Dave'a, nie? Jakby Vera to miała zrobić, nie wiem, czy by się tego podjęła. Dobra, patrzę na drewno, przypomina mi się drewno, może po prostu wyzwanie znajdź 3 różne rodzaje drewna, o, czyli na przykład tutaj, na przykład dąb, chociaż nie, musi być belka, czyli dom na przykład, białe, czarne drzewo, takie, o, na przykład, dobra, myślę, że to trudne zadanie nie będzie, o, dobra, to sobie skasujemy, no bo czemu by to miało tu być i znajdź 4 rodzaje drewna. Okej, znajdź 4 rodzaje drewna, myślę, że nie będzie to jakieś ciężkie zadanie, szczególnie, że Vera to jest trochę taki nob i, no, nie będę tu nic mówił więcej, tak, no, ona nie jest taka wybitna w grę, dobra, odkładam książkę, zobaczymy, jak sobie Vera poradzi, ja znikam, peace. Hejka widzowie, teraz moja kolej, zobaczmy sobie na wyzwanie, mam nadzieję, że nie będzie ono jakieś mega ciężkie. Tutaj mamy tą skrzynię i uwaga, uwaga, znajdź 4 rodzaje drewna, znajdź, czyli chyba muszę je wykopać, aha, nie mam siekiery, bardzo fajnie, w takim razie, o, mamy pierwszy rodzaj, osobiście posadziłam go, mamy pierwsze drewno, lecimy tutaj już po drugi i przy okazji trzeci rodzaj, mam nadzieję, że te drzewa odrosną. Widzowie, Dawid ma 61 drewna w ekwipunku. Szkoda, że nie pisało 4 drewna, tylko 4 rodzaje, bo jakby były 4 drewna, to na luzie bym sobie stąd po prostu wzięła. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że jest to jeden, żeby nie było potem. I przy okazji mamy już trzeci. Okej, teraz będzie duży problem z znalezieniem 4 rodzaju, bo nie mam totalnie pomysłu, gdzie on może być. Nie wiem, porozglądam się trochę po kidowicach i może znajdę, najwyżej wkradniemy się do kogoś do domku i tam po prostu poszukamy. Widzowie, zostało mi mało czasu, szukam i szukam i chyba muszę iść do kogoś domku, ponieważ nie mogę go z żadnego...
Dobra, nie będziemy niszczyć hitowych. O, przejdę się może do domku tutaj Szczypsona. O, Szczypson tutaj jest, no to może teraz do innego. Dobra, przejdziemy się po prostu do mojego domku. Widzowie, możecie przy okazji napisać w komentarzu, jak tam u was w szkole i tak dalej, bo w sumie jest to bardzo, bardzo u mnie ciekawe. U mnie w szkole, o! Mamy, ale w sumie to są deski, a nie drewno. O! Dobra, mamy drewno. Możecie napisać w komentarzu, jak tam u was w szkole. I w ogóle, my to nagrywamy w walentynki. Dzisiaj jest to walentynki, więc możecie też napisać w komentarzu przy okazji, jak spędziliście walentynki i ja sobie poczytam. Dobra, lecimy już tutaj do skrzynki, jesteśmy. I nie wiem, czy tutaj mam odłożyć te cztery rodzaje, czy co. Gdzie jest moje trzecie drewno? O, czwarte, sorry. Tutaj mamy te rodzaje, ale teraz musimy napisać kolejne wyzwanie. Okej, mamy książkę i po mnie będzie Tosia albo Szczypson. Ja nie wiem jeszcze, kto będzie, ale myślę, że dam im takie całkiem proste, ale jednak może ich to wyzwanie bardzo zdenerwować, ponieważ moim wyzwaniem będzie zniszczenie wszystkich drzwi, znaczy wszystkich drzwi wejściowych osób z Kidowic. Czyli zniszczenie drzwi do mojego domku, do domku Tosi, do domku Szczypsona, do domku Dawida i do domku Szymona. Damy im jeszcze serce, żeby było im łatwiej wykonać to wyzwanie. Mam nadzieję, że zrozumie Tosia albo Szczypson, o co mi chodzi. I mam nadzieję, że wypełnią to zadanie tak, jak mają go wykonać. Ja się z wami żegnam, pa! Dobrze, a więc moja kolej teraz wykonać kolejne zadanie na Kidowicach. A więc wychodzę z mojego domu, idę do skrzynki, którą zostałem poinformowany, że jest tutaj. O, faktycznie, jest skrzynka z zadaniem, okej. Okay. Bierzemy skrzynkę i zobaczmy. Znisz drzwi do wszystkich domków na Kidowicach od osób z Kidowic. Co jest grane? Co? Ma zniszczyć drzwi do domków? No dobra, no to niszczymy w takim razie. O, widzę, że są tutaj, prawda, gapie. Dobra, nie. Rozwalamy jedne, rozwalamy drugie drzwi. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zauważy, bo widzę, że teraz tutaj wszyscy łażą, zadania wykonują. No a tu jest przypał w taki. O, Weronika wchodzi. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Dobra, Dave nie ma drzwi! Dobra, to jest oszukane. To jest oszukane, ale dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, pyk, dobra, rozwalone kolejne drzwi. Okej, okay, lecimy do Szymona teraz. Okej, czy Szymon będzie miał tutaj, nie ma go nigdzie, dobra, nie zobaczy, że ja mu rozwalam drzwi. Dobra, kolejne drzwi rozwalone, czyli pozostała mi już tylko moja siostra, ponieważ Dave drzwi nie ma. Najgorzej, co ona tam robiła? Dobra, widziałam je. Ona sobie tam robi jakieś połączenie. Dziwne. Szymon, to... O nie, wszyscy teraz wchodzą tutaj na serwer i będę wiedzieć, że ja tutaj robię jakieś dziwne rzeczy. Dobra, pyk. Rozwaliliśmy kolejne drzwi. I dobra, zajdźmy jeszcze do Dave'a, zobaczyć, jak u niego sytuacja. Bo on co prawda tych drzwi nie ma, ale zobaczymy, może znajdziemy jakieś inne drzwi, które byśmy mogli mu rozwalić. Więc wchodzimy do środka. Tu wejdźmy na górę. No na górze również drzwi. O dobra, czekajcie, są furtki. Rozwalają furtki, pyk, pyk, jedna za drugą. Dobra, mam nadzieję, że tego nie zauważył. Ej, dobra, jak ktoś by mnie przyłapał na tym, jak ktoś sprawdzi kamery, że ja rozwaliłem te drzwi. Ale takie było zadanie. Nie wiem, kto mi je dał, ale takie zadanie było. Dobra, czekajcie, dajmy może w takim razie kolejne zadanie następnej osobie, a z tego co wiem, ma być po mnie moja siostra, więc dam jej tak. Narysuj w swoim domku jakiś fajny obraz i tyle. Narysuj w swoim domu jakiś fajny obraz. Dobra, tyle. Takie zadanie dla mojej siostry. Myślę, że będzie git. Myślę, że da radę go na spokojnie zrobić, więc odkładam tutaj książkę. I jeszcze muszę jej ogarnąć tylko i wyłącznie pędzel, bo ona potrzebuje pędzla, żeby móc tam normalnie sobie coś narysować i ona będzie, prawda, rysować. Tylko czy ja tu mam gdzieś jakiś pędzel? Proszę, żeby tu gdzieś był jakiś pędzel. Gdzieś powinny być, bo my kiedyś tutaj rysowaliśmy. O! Jest, dobra. Tutaj powinno wystarczyć na to, żeby zrobić ten jeden, jedyny obraz. Myślę, że na spokojnie, totalnie. Dobra, idę tam odłożyć tutaj ten pędzel i niech sobie, prawda, nim coś fajnego narysuję. Dobra, no to co? Ja zrobiłem, co miałem zrobić. Oddaję w takim razie głos mojej siostrze. Niech ona tutaj, prawda, teraz coś wykombinuje. Dobra, przyszła teraz moja kolej, więc sobie idziemy teraz tutaj po zadanie. Ja się mega boję, że będzie jakieś trudne. Robimy książkę i pędzel. Narysuj w swoim domku jakiś fajny obraz. I dobra, myślałam, że będzie jakieś gorsze, ale okej, dobra, idziemy. Dobra, narysuję. Dobra, serduszko narysujemy. Serio myślałam, że będzie jakieś trudniejsze, ale nie jest tak źle, więc trochę brzydkie, ale dobra. I może się podpiszemy. Tosia, dobra. No to co, mamy już obraz. Dobra, słyszałam, że mam jeszcze zrobić zadanie dla kolejnej osoby, więc dobra, tutaj piszemy. I to dla magika, więc ja się trochę boję, ale dobra. Jaki może wymyśleć? O, mam. Kim z Kidowic. To będzie fajne zadanie. W sumie ja coś zyskam, więc to będzie mega fajne. Dobra, daję to jeszcze szybko do skrzynki i w sumie teraz będzie kolejna osoba. Witam, to ja, Magik. I będziemy rozdawać dzisiaj prezenty. Oczywiście ja już sobie popatrzyłem, co tutaj mam. Mam dać wszystkim prezenty z Kidowic. To jest, podejrzewam, zadanie od Toś.
więc tak, idziemy pierw do Tosi. Dobra, tutaj do jego arbuzika. Położymy jej skrzyneczkę przed domem. I teraz tak, tutaj mam do niej przygotowane wszystko na tym akselotlu. Mam do niej pierścień, który daje manę. Oraz dwa kitcoiny. Teraz pójdziemy niestety troszkę w lewo do tego Filipa, ale to nic. Pójdziemy tutaj do Osta. Zamkniemy. Postawimy mu tutaj skrzynkę. Do niego mam też kilka rzeczy. Mam do niego czapkę i bardzo ciężki naszyjnik. Niech ma. Dobra, i teraz tak. Idziemy do Pandy. Dobra, gdzie on tutaj to ma wejście? On ma kamerę. Dobra, postawimy mu tutaj skrzyneczkę na wejściu. Damy mu spodnie oraz dwa kitcoiny. Teraz tutaj do Liska idziemy. Idziemy, zobaczymy, co tutaj ona ma. O, proszę bardzo. I tutaj mamy dla niej prawdziwą niewidzialność, bo słyszałem, że ona ma straszne problemy z jakimś chłopakiem czy coś takiego. Takie dostałem słuchy. A teraz pójdziemy do mojego najlepszego przyjaciela, Żabci. Dobra, on tutaj mieszka, więc... Ale to już wszyscy wiecie. Dobra, i tutaj postawimy mu... O, tutaj co jest napisane? O, właśnie, widzicie? Nawet tutaj to jest napisane. O tych problemach. Ciekawe. Dobra. I tutaj dla niego mam tak. Oślarlice, 4 kitcoiny, srebrne kitcoiny, 6 brązowych i 10 diamentów. Mam nadzieję, że on będzie zadowolony z tego. No chciałbym, żeby był zadowolony. Tak myślę jeszcze, żeby nie zrobił jakiegoś pranka komuś. Ale to chyba nie jest dobry pomysł, bo miałem dać wszystkim prezenty. No, chciałbym tutaj coś może zrobić jeszcze, ale czy... To będzie dobry pomysł. Może to zrobię kiedy indziej. Niech myśli, że będzie wszystko dobrze. Dobra, widzowie, trzymajcie się. W dzisiejszym odcinku mieszkańcy Kidowic będą musieli zbudować wspólny dom. Będą musieli się zmieścić na tym kwadracie, a do dyspozycji będą mieli tylko przedmioty ze swoich skrzynek. Każdy po kolei będzie nagrywał swoją perspektywę. Oglądajcie koniecznie do samego końca i zostawcie suba. Niestety, widzowie, stała się awaria. Podczas nagrywania mojej perspektywy zapomniałem włączyć mikrofon, więc będę musiał mówić to, co robiłem na żywo. Całe budowanie zacząłem od wzięcia itemów ze skrzynki. Potem zacząłem powoli stawiać fundamenty mojej chaty i po chwili wyglądała ona już w taki sposób. Szybkie wzięcie ponownie itemów ze skrzynki i postanowiłem zbudować coś takiego a la drzwi, a u góry dodać piękne okno. Czekaj! Zanim pójdziemy dalej, zasubskrybuj mój trzeci kanał Dave Plus. Tam co dwa dni będą pojawiać się naprawdę fajne filmy z Robloxa. Dobra, lecimy dalej. O, jak ma wyglądać domek? Mniej więcej widziałem na internecie i tutaj macie teraz zdjęcie mniej więcej takiego planu. Potem przystąpiłem do dodania lekkiego parapetu i troszeczkę światła z dwóch stron. Zrobiłem dokładnie to samo. Dalej rozpocząłem budowę dachu i dałem tam jeden grass block, żeby po prostu mógł się rozmnożyć. Następnym krokiem było zbudowanie podłogi, ale z racji, że nie miałem za dużo bloków, musiałem wypełnić ją dirtem, ale na szczęście miałem troszeczkę białego dywanu. Szybko posadzone drzewo, ale niestety doszło do mnie, że nie wygląda ono za dobrze, więc postanowiłem je zniszczyć i zbudować je troszeczkę inaczej. No i nie powiedzcie, czy ono teraz nie wygląda pięknie. Dodałem lekkie oświetlenie w czymś takim, to miało imitować niby kwiaty, ale nie wyszło. Troszkę oświetlenia w środku. I finalnie moja budowla wygląda tak, mam nadzieję, że wam się podoba. Hejka, teraz ja będę budować domek i on będzie gdzieś tutaj chyba. Muszę tutaj wejść do skrzynki, wezmę sobie jakieś rzeczy, te różowe i białe chyba. Na początek musimy chyba, na początek zacznę od ściany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Teraz tu i tu, chyba dobrze, raz. Myślę, że ten domek będzie łatwy do zbudowania, ale się okaże. Ojojojojoj, przecież się zaraz zginę. Dobra, mamy to tak. Okej, dobra, musimy to zburzyć tutaj. O, by mi się to udało, o, by to było dobrze. Dobra, teraz musimy chyba jeszcze to białym tutaj dać, ten biały. Może to tak zostawię po prostu. Biorę teraz lampki, żeby sobie to przyozdobić. Teraz dajemy, muszę iść po skrzynki, bo nie wzięłam. Tutaj jest skrzynka, tutaj ten crafting. Jeszcze mam świeczuszkę, mam nadzieję, że... co ja robię? Tu sobie dam te świeczuszki. Teraz daję drzwi. Dobra, ja już tutaj skończyłam domek i pokażę wam, jak on wygląda. Na początek wygląda po prostu tak, zwyczajnie. Kwadratowy, jakieś tutaj szyby różowe mam. I ogólnie jest taki zwykły. A w środku mamy łóżko, skrzynkę, crafting, chyba tak. I tutaj mam taką półeczkę z świeczką.
uchami. I chyba to już będzie tyle i teraz idzie następna osoba. Jaka widzowie, tutaj jestem ja, teraz jest moja kolej i jak widzicie tutaj mam moją skrzynkę i mam takie no całkiem podstawowe itemy, którymi będę się dzisiaj posługiwać. Ja mam tutaj jakoś wymyśleć co zrobić, ale okej, dobra, widzę, że jakby zamysł na ten domek jest taki, że po prostu są takie kwadraty, więc ja zrobię po prostu dokładnie, znaczy nie dokładnie to samo, bo oczywiście to zrobię z moich pomarańczowych itemów, ale zrobię coś w miarę podobnego. Dobra, ja się tutaj podsadzę i może zrobimy sobie tego odtąd mniej więcej i weźmiemy sobie ten mój pomarańczowy blok i zrobimy coś takiego, kurde. Dobra, no to sobie tutaj podsadzimy się i właśnie myślę, czy... No dobra, może zrobimy stąd. I oni tutaj zaczęli, widzę, że zrobili coś takiego, więc może zaczniemy sobie tutaj to odtąd. Dobra, zrobimy sobie tutaj tak. Jednak nie zrobimy tego tak, bo to w ogóle nie pasuje do mojego zamysłu, więc ja musimy sobie to zrobić blok dalej, bo to się po prostu wszystko tak niefajnie się łączy i to będzie tak, no, niefajnie wyglądać. Więc weźmiemy sobie łopatę i jakby tutaj się znowu zniesiemy. No i lecimy sobie tutaj robić taki po prostu kwadrat i chyba zrobimy to po prostu, no, w takim kwadracie, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i mamy już to i zrobimy sobie oczywiście wszystko taką podłogę. No nie... Dobra, mamy podłogę i teraz oni mają zrobione tak, tutaj mają... białym taką też ścianę, ale mają tutaj też toś, jako to ścianę mają. Okej, powinniśmy sobie też teraz tak połączyć w taki sposób. O nie, no nie gadajcie, jak mi to braknie. Nie, dobra, nie braknie, Jezu, to jest prawie idealnie. Zostało mi 6 tych bloków. Dobra, no i teraz chyba zrobimy sobie, oni mają taki, teraz mają taki po prostu całe białe, więc ja też zrobię po prostu to białe. Dobra, lecimy tak na szybko, o nie. Ja, jak widzicie widzowie, ja w ogóle nie umiem budować w Minecrafcie, ja jestem totalnym noobem. Dobra, lecimy. Ja potem się jakoś wykmini, gdzie ma tutaj być wejście i gdzie mają być tutaj drzwi. Najwyżej się tutaj wykombinuję, na przykład tutaj jakieś schody, ale nie mam schodów, nie dali mi schodów, więc nie będzie schodów. Dobra, no i co, może mamy jakieś szyby? O, mamy, wow, mamy szyby, dobra, jest git, widzowie. A tu powiedzmy, że będzie zostawione na wejście i mam nadzieję, że ktoś się zczai. Dobra, ja mi tutaj się bardzo podobał ten pomysł od Dawida, więc musimy sobie tutaj zjeść, ale ja się boję, że ja zaraz zginę. Czy ja mam jakieś jedzenie? Nie mam jedzenia. Ja już w ogóle nie mogę ginąć, przecież widzowie, ja zaraz zginę. Czy my mamy takie... Nie mamy. Ej, to jest nieuczciwe w ogóle. Widzowie, nie wiem, czy to ja jestem ślepa, czy... No nie ma tego. No dobra, no to po prostu będzie coś takiego tu i będzie coś takiego tu. Masakra. Ale ja chcę to tak o wyżej tutaj, więc to też jest tutaj źle. O nie, to mi się może przydać. O, dobrze, jest to zgit. O. No dobrze, no i tutaj powiedzmy, że miało być wejście, ale oczywiście... Nie dostałam żadnych tutaj świec, więc damy sobie tutaj łóżko. Mam pełno drewna, nie wiem, co mam zrobić z tym drewnem. Jak mogę to zrobić? O nie, jak to do mnie przyleci, jak to do mnie przyleci. Damy, o nie, to tutaj, ja, jak mnie to, przecież jak mnie to walnie, to ja umieram. I damy tutaj te kwiatki, nie wygląda to zbyt dobrze, nie wnikajcie w to, ja nie umiem budować. Nie mamy też dachu. Ja myślę, czy może dach z tego nie zrobić. Fajnie by to chyba wyglądało. Tylko mi oczywiście pewnie tego nie styknie. I już powoli w sumie kończymy tylko ten dach i będzie koniec. Ej, widzowie, ja naprawdę zaraz umrę i to nie jest to dobre dla mnie informacja. Ale dobra, to ja się teraz skupiam i bo jak ja teraz zginę, to będzie tak trochę lipnie, a tu nie! Dobra, lecimy szybko z tym dachem. Dobra, teraz jesteśmy bezpieczni. Jak to mi tutaj wleci. No nie, nie może mi tutaj, ja nie mam co... Dobra, mam przecież ryby od Dawida. Jezu, jaka jestem głupia. Dobra, Dawid, sorry, ale ja to muszę zjeść. Dobra, niszczymy tutaj naszego super dirta. Co, i przydałoby się też jakąś skrzynkę może zrobić, więc zrobimy jakąś tutaj fajną taką skrzynkę. Postawimy ją sobie gdzieś tu. Dywan, ale nie mamy weł. O, mamy dywan! Mamy! Fajnie. Szkoda, że mamy taki dywan tylko w tym kolorze, a nie mamy na przykład białego, bo mi tutaj biały bardziej się podobał. To i mi się to podoba. No nie wiem, no to możemy zrobić coś takiego tutaj. No i co? No i wydaje mi się, że mój piękny domek mamy skończony. Ja tutaj jeszcze poniszczę tego dirta, bo chyba tutaj raczej nikt, jak ktoś będzie wchodzić, to sobie po prostu da. Więc lecimy tutaj, sobie to po prostu tutaj zniszczę. Aha, w sumie mam łopatę, nie wiem, czemu jej nie używam. Dobra, lecimy szybko. O, teraz ja mogę kopać. Proszę bardzo, szybko. Okej, no i tutaj powinno być jakieś wejście. I byśmy mieli nasz domek. Dobra, odkładam itemy, które były. Wiem, że z mojej części to było to. O, miałam jakieś takie. Dobra, nie wykorzystałam tego już, trudno. Ale to, dobra, to ja idę jeszcze tego szybko wykorzystać. To może bym gdzieś tutaj tak dała, o, na przykład tu gdzieś, tylko takie o. No, no mi się podoba. Jak widzicie, zrobiłam niezbyt, ja wiem, że to nie jest ładne, ale ja mówiłam, że ja nie umiem w to grę. Tu jest w ogóle chyba krzywo jest ten dach. Ale dobra, idę odłożyć itemy, no i idzie kolejna osoba. O, witam widzowie, bardzo serdecznie. Teraz moja kolej na to, żeby zbudować swój domek. Jak widzę... Co to ma być? Dobra,
Ja wiem, widzowie, mój kolor był... Dobra, widzę, że oboje... Dobra, też mam pomarańczowy, dobra. Czyli, że tak powiem, Dawid, przygotowując tutaj te skrzynki, uwzględnił fakt, że całe życie korzystałem z pomarańczowego, więc mam nadzieję, że prawda, ten pomarańczowy... Dobra, ale muszę coś myśleć innego z tym pomarańczowym, on nie może być taki sam. Dobra, bierzemy to i buduję teraz ja moją część. Zacznijmy najpierw od stelażu, czyli to, na razie tylko tyle. I teraz tak, w którym miejscu ja bym mógł coś tutaj zrobić? Wydaje mi się, że zrobimy... Mam pomysł taki, żeby zrobić coś może nad, że zrobię takie coś, żeby tu było nad domkiem mojej siostry, może coś takiego zrobię. Dobra, klikamy teraz tak, czekajcie, jakby tam wejść, tu jesteśmy, wchodzimy na górę i teraz tak, tutaj muszę jakoś zrobić... No to trudno, nie będzie miała tu widoku. Robimy tak, robimy odwrotność tego, co zrobiła Weronika, czyli ja będę miał w środku pomarańczowe, na zewnątrz białe. Taki jest plan, więc uwaga, robimy tak, żeby to się jakoś łączyło. W tym miejscu to pójdzie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, tutaj pójdzie w tą stronę sobie tak, żeby to nie było idealne jakieś takie. Dobra, i teraz tak, tutaj zrobi się to w ten sposób i teraz tu musi to pójść do góry. Trochę, kurczę, ja zasłonię to wtedy. Nie, to tak nie może być, bo zasłonię wtedy od przodu, nie będzie widać tego, co zrobiła Weronika. Dobra, zmienimy ten plan, bo jednak mi się to nie podoba, tak? Musimy odbić w drugą stronę, musimy to zrobić tak, żeby jednak mimo wszystko było jakieś przebicie, żeby to wyglądało. No bo tak po prostu, więc zrobimy coś takiego, że tu raz, dwa, trzy, będzie coś takiego i... No i tu muszę już iść do góry, więc musi to pójść tak mniej więcej i teraz w tą stronę sobie pójdzie tu. No i musi w tą stronę pójść, no kurczę, tak nie wiem, jak tu się dopasować do tego, żeby nie zasłonić. No ale będzie ciężko, żeby nie zasłonić. Dobra, zróbmy coś takiego, tu. I teraz w tą stronę tutaj. I robimy cały ten stelaż. Bo mi nie starczy tego zaraz. Dobra, chyba mi starczy. Dobrze robię, bo już myślałem, że to coś źle. Ale jednak dobrze, okej. Ej, chyba mi idealnie starczy. Dobra, zostały mi cztery. To będzie cztery na dopieszczenie tego. Więc teraz tak, wypełniamy to. Musimy wypełnić w taki sposób. Najpierw wszędzie to wypełnię, a później będę się zastanawiać, w którym miejscu robić te okna i inne takie rzeczy. Więc zrobimy to w ten sposób i ja muszę zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. A o, mam pomysł, co tu zrobię. Tu też dam szybę i będę miał wgląd do siostry. Taki plan jest. Dobra, czekajcie, muszę zejść tu. I idziemy szybko po szyby, bo tu widziałem, że miałem szyby. Tu, pyk. Bierzemy szybę, To jest Weronika, tu. Pyk, bierzemy to, tu mam, nie wiem, szyby pomarańczowe, dobra, elegancko. O nie, ale to są te płaskie. No dobra, na razie daję tak, płaskie, ale dam tutaj w przyszłości te większe. Dobra, no więc robimy tak, bierzemy to i tu musi powstać okno. Pyk, pyk, dobra. Tu zrobię inne okno, tu zrobię takie okno, żeby być większe, żeby mieć tutaj wgląd w tamto miejsce, więc robię coś w tym stylu. I tutaj tylko takie okno, żeby widział, na Dave'a miał wgląd, tyle wystarczy. Drzwi nie mam, ale nie wiem, czy ja miałem w skrzynce nawet te drzwi, czekajcie. Nie mam drzwi, dobra, nieważne, drzwi nie są potrzebne. Na razie. Bierzemy to i teraz tak, stawiamy łóżko, bo łóżko mniej więcej wiem, w którym miejscu chcę, żeby było. Nie, no to będzie fajnie wyglądało, troszkę się różni, tak specyficznie to bardzo wygląda, no ale dobra, kurczę, może być. Dobra, łóżko musimy postawić w tym miejscu, nie, bo tu mi będzie zasłaniało bardzo, najlepiej tu, tak będzie łóżko, no żeby mi nie zasłaniało nic za bardzo. Teraz tak, tutaj trzeba będzie zrobić w ten sposób i tu możemy postawić świeczuchy na to, pyk. O nie tak dużo tu. Dobra, coś takiego, zostaniemy jeszcze trzy świeczki, to damy obok łóżka, więc tak. Dobra, raz, dwa, trzy, dobra, świetnie. Bierzemy donicę damy tutaj i w donicę włożymy sobie to. Tu na górę trzeba zrobić tak, okej. I tu na górze zrobimy szkło. Na razie dam to, bo nie mam, kurczę, tych bloków, ale wiecie, o co chodzi. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dobra, tak wygląda to, no i chyba koniec tak naprawdę. Ej, dobra, jeszcze jakoś upiększę to z zewnątrz tym liśćmi. To drzewo tu posadził tak specjalnie, żeby to pasowało, czy to po prostu był przypadek? Nie wiem, ale się domyślam. Dobra, i teraz tak, tu zróbmy taki podejścik, żeby miał balkonik. O, tu będę miał taki balkon nad siostrą, dobra, świetnie. I będzie tam trzeba zrobić jakieś inne zejście, tylko jeszcze... Ej, dobra, mam pomysł, zrobię to zejście. Nie wiem, czy to będzie pasowało tu. Na razie to tak zostawiam, żeby były jakiekolwiek schody na górę takie ciekawsze. Może w przyszłości się one zmienią i będą wyglądać lepiej, bo na pewno dałoby się to zrobić lepiej. O, nie, tu nawet nie... A, dobra, przejdę. Idziemy tu. Teraz tyk, dobra. Tu bierzemy to i ostateczne sprawdzenie, czy da się przejść po tych schodach. Ej, dobra, schody nawet fajne. Wiecie co, bo tu jest takie, dobra, wiecie co, tu. Tak, żeby to było na wprost. Coś takiego i tu będzie trzeba zrobić tą ścieżkę. Ja nie mam niestety łopaty przy sobie, ale dobrze to wygląda. Wchodzimy tu do góry. Jest tak i mam wejście do mnie, do chaty. Dobra, odkładam tutaj rzeczy, bo ja pewnie to jeszcze dokończę później. No i co, oddaję głos do studia, następna osoba.
Pyk, pyk! Tam witam. Dostałem teraz questa, ojoj, żeby dobudować mój kształt domu. W sensie kształt, mój domek. Wiecie o co chodzi sami dobrze. Tutaj, na górze gdzieś. Czyli teraz moja kolej. Zbudujemy to na dom ciuwerki, zaraz wam tam pokażę i lecimy do roboty. Dobra, dostałem takie oto itemy i okej. Nie wiem, coś z tego zbuduję. Moja kolorystyka, tutaj płotek, jakieś drzewo. Dobra, może coś z tego zrobimy, Dobra, tego dirta chyba dostałem, żeby się podbudować. No ale tutaj, o, jak ładne schody. Budujemy się, o nie, co ja zrobiłem. Dobra, domek myślę, że będzie zaczynał się tak. Tutaj i poleci przez ten domek. O, ty masz czypsona, z tego co wiem. Poleci sobie tutaj, tutaj i tutaj. O, i jeszcze trochę tam dalej. O, będzie chyba naprawdę zacnie wyglądał, bo będzie tak bardziej, każdy tu ma w tamtą stronę, a ja będę jechał tutaj. O, zapomniałem kilo chodzić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć chyba będzie dobrze, no. Tutaj, no podłoga raczej z czego ma być? No z czego ma być, jak nie? No z tego, no bo nie mamy innych rzeczy. Trochę głodny się robię, co zjemy. No i na razie wygląda to w ten sposób. Jak to? No myślę, że dobrze, no. Mam nadzieję, że nie jest za małe ani za duże. Dobra, dostaliśmy 22 szyby. Czyli no zrobimy chyba na 4, albo nie, mam lepszy pomysł. Zrobimy to w taki sposób. To będzie naprawdę ładnie wyglądać. Wygląda niezachęcająco, ale mówię wam, będzie naprawdę pięknie. Dobra, po tej stronie mamy 14 szyb, więc zrobiłem jeszcze takie, o. Tu będzie taki tarasik, o, no tutaj Dawid też ma, więc myślę, że to się uda. To możemy tutaj ładnie wykorzystać. Tutaj tak damy takie drewienko. Tu może też w sumie, no bo czemu nie? Powiem szczerze, że teraz się skapłem, że w ogóle nie wiem, gdzie tutaj ma być wejście, a powiem szczerze też, że nie mam pomysłu, gdzie one może być, więc może zrobimy takie o i tutaj i tu są schodki. No to nie wiem. Jakoś działamy, jakoś działamy. Okej, jest pomysł niby, mamy pół płytki. Nie mamy, nie dali nam. Czyli o wejście się martwić na razie nie musimy. To drzwi też się dostaliśmy. To co my tu mamy? Bo zniszczyłem to i nie wiem, co ja tu mam dać. Dobra, damy płotek, no trudno, zaimprowizujemy, powiem, że mieliśmy za mało materii. Nie! Zrobimy sobie pyk i zrobimy sobie pyk. Tu zrobimy skrzynkę, tu zrobimy skrzynkę. No i co? No i bravissimo, wygląda to pięknie, no to jeszcze poprawię, żeby było równo. Teraz czas na zrobienie dachu nad głową. A i deski w sumie mogłem zrobić. Mogłem zrobić deski, no tak, muszę zrobić dwie deski. Mam fajny pomysł. Bo po prostu nie zrobimy tego, bo mam za mało tego drewna, więc zrobimy po prostu dach z desek. Proszę, tutaj i idealnie nam zostało. Dobra, czyli ja to na wymiar idealnie zrobiłem. Nie dostaliśmy łóżka, więc gdzie my mamy? No co jeszcze tu mamy? To. A te rzeczy, które nam zostały, pochowujemy sobie tutaj. I wejście idzie tutaj. No zasłonimy komuś okio. No ale trudno, no nie mieliśmy wyjścia. No i mamy chyba skończone wszystko. Dobra, wygląda to tak, no i myślę, że to naprawdę wygląda fajnie, no. Także tak prezentuje się finalna budowla zbudowana przez wszystkich członków na Kidowicach. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i komentarz, która część podoba wam się najbardziej. Jak ocenilibyście całą budowlę od 0 do 10? W dzisiejszym odcinku osoby z Kidowic staną przed niełatwym wyzwaniem. Do zbudowania jest pomnik, ale żeby było ciężej, osoba, która buduje, będzie się zmieniać co kilka minut. Koniecznie oglądajcie do samego końca, żeby zobaczyć efekt końcowy, który jest naprawdę bardzo dobry. No siemano, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj widzowie mamy bardzo ciężkie zadanie. Zostałem poproszony przez tego złodzieja, żeby zbudować coś. Nie chce mi się? No ale dla dobra, dla was widzowie, żeby był fajny materiał i żebyśmy mieli fajne budynki na Kidowicach, mówię no dobra no. Ale w dzisiejszym odcinku, który jest oczywiście do Dave'a, więc serdecznie wszystkich witam, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i wbij do mnie na kanał. W dzisiejszym odcinku będziemy budować statuę wolności. Kojarzycie taką, taką dużą panią, taką, ona jest zielona i ma takiego lizaka, nie wiem co to jest i tak stoi, tak? No to będziemy dzisiaj budować w Minecrafcie, tylko to nie będzie ta pani, tylko to będzie po prostu wieśniak. Ogólnie widzowie, będziemy posiłkować się oczywiście poradnikiem. Mam po drugiej stronie, na drugim ekranie, na monitorze screena, jak to ma mniej więcej wyglądać, więc będziemy się wzorować, nie będę ukrywać. Mamy przygotowane tutaj rzeczy, widzę, że Dave przygotował, kurczę, nawet nie żałował sobie bloków. Dobra, będziemy potrzebować tego na pewno dużo. Z tego co widzę, to tu jest tak, przygotowane, czekajcie, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a osiem, czyli chyba musimy na tym rysować, bo z tego co widzę, to jest 8x8, czyli tutaj musimy zacząć robić raz, dwa, trzy, coś takiego. No i oczywiście mam nadzieję, że nam to szybko w miarę pójdzie, bo jednak to jest bardzo proste, mam takie wrażenie, że to jest proste. Raz i tu musi być do góry 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O! Idealnie, dobra. Mamy to i teraz tak, robimy, patrzcie to co robimy. Ja mam takie fajne spodnie, które mają swift sneaky, nazywają się cicho biegi. I po prostu patrzcie, co tu się będzie wyprawiało. Pyk, 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 pyk. I to idzie w takim tempie, że głowa mała. Ojojoj, aż mnie poniosło za bardzo troszkę. Dobra, tu. Czekajcie, czy ja mogę być o jeszcze jedno wyżej? Nie mogę, dobra, no to musimy być na 3, ale to i tak pójdzie bardzo szybko, bo po prostu jesteśmy szybcy jak
szybcy i wściekli jesteśmy po prostu. Dobra, mam nadzieję, że nam to wystarczy, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem, czy tych bloków... O nie, no proszę mnie nie atakować teraz. Dobra, masz przekichane, dobra, idziemy się przespać. Palcie się! Oczywiście, że tak, będziecie mnie tutaj denerwować i mi robić na złość. Oj nie, tak nie będzie, dobra, robimy tu szybko, rozwalamy to. Idziemy to dokończyć, potrzebujemy mieć to na 9 do góry. Czyli musimy zrobić tak, raz, dwa, trzy i robimy. Raz, dwa, trzy. Ty, jak mnie to zaatakuje i mnie stąd zrzuci, to naprawdę się pogniewamy się. Mam nadzieję, że to już nie żyje. Zabrałem sobie za mało bloków, ja nie wiem, czy mi to wystarczy w ogóle. Ja w ogóle nie mam, widzowie, elytry. Wiecie, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że jeszcze nie mam elytry. A wszyscy mają już chyba, nie wiem, przynajmniej ten złodziej ma na pewno, a jego rodzeństwo pewnie też już ma. A wiesz co masz? Zero kitkanów, biedaku! No ja nie mam jeszcze. Dobra, robimy to do końca i będziemy... Ojej, no brakło mi bloków naprawdę. Dobra, mamy to zrobione, teraz schodzimy tu na dół. I teraz tak, jak dobrze widzę, musimy odłożyć sobie to, bo to już nam chyba nie będzie potrzebne. Albo i będzie, ale to zaraz. Na pewno będą nam potrzebne schody. Będzie nam potrzebny ten blok, będzie nam potrzebny ten blok i będzie nam potrzebny ten blok. I ten również się chyba przyda i to się nam również przyda. I w ogóle to już weźmy sobie od razu też to, żebyśmy przynajmniej się nie musieli cofać. A więc tak, zaczynamy od tego, żeby postawić tu bloka, tu i tu. I w ten sposób mamy idealnie to zrobione. Teraz tu lecą dwa te smów, dobra, świetnie. Teraz leci mój ulubiony blok, totalnie nie wiem dlaczego na nim jest głowa creepera, ale jest. Leci coś takiego i teraz potrzebujemy zrobić schody, więc pyk, oj. Dobra, musimy wejść tam na górę jednak, musimy być przy tym wszystkim. Więc tak, tu były dwa smufy, to nie jest smuf, tu jest smuf, pyk, tu musi być to. I teraz robimy tak, schodek, tu... Dobra, mamy to zrobione, wygląda ta postawa w tym momencie jakoś mniej więcej tak i wygląda naprawdę mega miodnie. Dobra, bierzemy tak, ja rozwalę całe to i ja to przeniosę. Ile bloków. Dobra, wiecie co ja potrzebuję? Ja potrzebuję wyjść tam na górę i teraz ja nie wiem jak ja to mam wyjść, bo przydałoby mi się wiadro z wodą. Dobra, jesteśmy na górze, wjechałem sobie tu wodą i teraz tak, i tu jeszcze musimy zrobić takie coś z takim czymś do takiego czegoś, jak to się mówi. Dobra, tak, i robimy całą taką obramówkę. Oj, tutaj nie, dobra. Muszę to zabrać, bo to jest jednak ważne. Ważny blok, dobra, tak. Okej, ja mogę iść tak bokiem, możemy tak też zrobić. Wow, ja z tymi spodniami to jestem niesamowity. Dobra, tak. Nie! Dlaczego ty to zrobiłeś? Potrzebuję cię. Tu nie wiem, czy to nie jest wszystko wyliczone na styk. Dobra, mamy tak zrobione, tu nie ma skoku większego. Dobra, i tak musimy zejść po to. Dobra, jeszcze raz musimy wyjść na górę. Więc tak, wiadro z wodą. Dobra. Rozlejmy sobie to tu, tak jak wtedy. Dobra, okej. I teraz tu jeszcze raz. Okej, jesteśmy na górze. I teraz tak, najważniejsza rzecz na świecie, jaką trzeba zrobić, to wezmę... czego tu zrobić? Dobra, czarną wełnę wezmę, dam tu. I teraz tutaj na tą czarną wełnę postawię skrzynkę, żeby tu odłożyć te rzeczy, bo już... Żeby łatwiej było je zdobyć, wiecie o co chodzi. I ja w tym momencie, widzowie, kończę moją rozgrywkę. Dla mnie to jest tyle. Resztą zajmie się moja siostra, a pójdziemy do Moni. Ja swoje zrobiłem, ja mam dość. Ja skończyłem budować swoją część, pora na ciebie. Jak się czujesz z tym faktem, żebym musiała trochę pobudować? Znaczy, nie wiem, dobrze w sumie. A wiesz, co budujemy? Nie wiem, jakiegoś stwora, nie wiem, co to jest. Jakiegoś stwora budujemy, statuę. Dobra, jak już jesteś na górze, to teraz tak, tu masz skrzynkę, no to uważaj, żeby nie spać, tu masz skrzynkę. No. I zabierz sobie z tej skrzynki po prostu wszystko, co potrzebujesz, jakieś takie, dobra. Wiesz. No, no tak nie, dużo. Nie musiałeś wszystkiego zabierać, ale już dobra, zabrałeś wszystko, to git. No i teraz jak już to masz, to musimy zacząć od tego, co było w poradniku do zrobienia, czyli w poradniku było, no i teraz tutaj musisz dać tu blok, no, tak żeby on był na równo z tym. Okej. No to daj. Wiedziałem, że nie da rady, wiedziałem, że to ci się nie uda. Musisz zrobić słup, on jest po prostu o jedną kratkę. Musisz, bo to od przodu musi, przód musi być w tamtą stronę. Kratek tu, dwie. Czyli tu gdzieś. Tak. No i ten słup zrobisz i to tak naprawdę będzie tyle, co musisz zrobić, bo resztę oni sobie zrobią. To mało. Nie masz dużo do zrobienia, bo ja bardzo dużo zrobiłem. I później musisz zrobić taki ukos tam. No ile tam wariuje. Dobra, to masz trzeci, szybko. Trzeci, tak, i teraz zrób sobie, stań i podskocz jeszcze jeden do góry. I teraz z shiftem idziesz i przed siebie i ciągle i klikasz to tylko. No i to musi być taki trójkąt jakby. Czyli teraz, teraz zrób sobie tak. Czekaj, tu, tam naprzód. Tu jestem, tu jest, cześć. Tu nic nie dajesz, tu dajesz jeden. No, jeden, skocz na niego, tu dajesz dwa i teraz i tak idziesz z takimi schodkami. Dobra, no już okej, tu i teraz musisz zrobić schody tu jeszcze do końca. Bo schody muszą być, bo ty zrobiłeś tylko raz, dwa, trzy, a tam ma być
do samego końca schody tak muszą być. I teraz, teraz dajesz do środka murki, ale one też nie muszą być, nie mogą być ciągle, tylko... No stań, wejdź po tych schodach chcesz zejść, no musisz jakby w tą lukę pod, zamiast tych schodów. Tu, o właśnie, tu, podskocz i daj tu. Tu, jedno, do tyłu się trochę przesuń, tu. Jeden do góry, jedno. Nie, tam do góry, nad tamten murek, jeszcze jeden. Tu i teraz do... Nie, już nie, więcej nie. I tutaj w środku wypełnij to, żeby, bo tak było tam na nagraniu. Żeby to wypełnić i to jest na tyle, co ty zrobisz dzisiaj. To mało. No, dzięki Bogu, bo już jestem spasony. Dobra, siema, jestem Szłonis. Teraz Dawid mi przygotował itemy na zbudowanie tego i mam je w tym Shulkerboxie. O Jezu, ile tego tu jest. O Jezu, ja nie wiem, tutaj mam załączony filmik, więc będę sobie spoglądał co i jak. Wbijam na górę i zaczynam budować. Dobra, lecę na górę i zaczynam budowlę. Załączam sobie filmik i będę jak coś relacjonował. Dobra, stawiam pierwszy blok w tej budowie. Będą takie jakby takie ramię pierwsze. Nie wiem czemu ramię, ale no nie wiem czy to tak będzie w ogóle wyglądać, bo ja nie jestem dobry w takie rzeczy. Blok do bloku. Okej, na razie wygląda no to w taki sposób, takie ramię ala zrobione. Patrzę teraz na filmik, żeby na pewno się teraz nie pomylić. Tutaj coś takiego. Tutaj. Jezu, jak... O nie, muszę tego dirta zniszczyć. Dobra, dirt zniszczony i teraz muszę zobaczyć ile tu tego jest. To jest takie długie, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej fajne. Bo to jest w miarę wysokie, to zaraz będzie większe od tego kit sklepu. Tutaj jest taki wieżowiec, tu będzie taki kolejny, no ale nie wiem, no jakoś się wpasuje. Tu jest mój kościół, sam wybudowałem. Dobra, oj, to mi się udało. Te ramię wygląda jak ramię faktycznie. Dobra, więc fajne. Kurde, zjęcę coś w sumie, bo już mi głód spada, a zaraz mogę zginąć, bo broń Boże spadnę. Dobra, tak. O nie. Dobra, i teraz do góry. Nie wiem, może to wygląda na łatwe, ale jestem w pocie czoła, to buduję, naprawdę. Nie potrafię takich rzeczy robić jeszcze z filmiku, to jest w ogóle już najgorsze. Pyk, dokończamy tutaj i mamy szyję i ramię zrobione. Wygląda to tak? Teraz będzie taki wielki, jak taki villager, taki będzie tutaj taka głowa villagera. No mam nadzieję, że mi się to uda, posadzę się dirtem i teraz tak. Zobaczmy, to będzie naprawdę, to będzie chyba 7 bloków do góry. Tak, 7 bloków do góry, więc ja to zaczynam budować i widzimy się za chwilę. Dobra, doszło do pomyłki, to jednak jest 11 bloków do góry. Ja nawet nie wiem, czy my tyle budu. Za tu mamy przecież, ja się tam nie zbuduję opiec z dwoma stakami. Lecę do Shulkerboxa, zbieram kolejne staki, bo tego jest kompletnie za mało. Ej, naprawdę nie wiem o co tutaj chodzi, ale nie widzę własnych nóg. I teraz nie wiem jak będę musiał do góry to budować. Dobra, a miną taktykę na to, żeby to zbudować. Po prostu zbuduję tak 11 bloków do góry. I mam nadzieję, że to będzie dobra taktyka i że się nie pomylę w ogóle o jeden blok, bo to będzie dla mnie tragedia. Przy końcu zbuduję twarz i nie wiem, no chyba daję to werce, bo już nie wytrzymuję tu. Zbieram już ostatnie bloki chyba, już nie ma więcej i idę na górę. Ostatnie szlify już w naszej wieży. Tutaj wtedy zaraz dopełnią. Zobaczę jak to jest na filmiku. Wygląda to tak. Jest to wysokie. Tego dirta potem usunę. I zobaczymy zaraz efekt końcowy twarzy. Nie, moi drodzy, słuchajcie mnie. Nie wierzę w to. Jest, widzicie to tu? Ten jeden, co zasłania te ramię. Powinno być o jeden mniej. Muszę to szybko usunąć, zanim w ogóle będzie za późno. No nie, jak do tego mogło dojść? Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej teraz nie popełnię żadnego błędu, bo... To już będzie po prostu tragedia. Dobra, posadzam się dirtem i dobudowuję tą ścianę aż tam do góry. Dobra, jest idealnie jak na filmiku. Podoba mi się to, ponieważ teraz jeszcze robię kontur twarzy i daję stery werce. Nie! Nie! Przepraszam, Dawid. Nie chciałem tego zrobić, naprawdę. Muszę dokończyć tą twarz. Nie, no czemu te itemy straciłem? Teraz wszystko nieposegregowane. Teraz to muszę zrobić ostrożnie. Ja w to nie dowierzam! Jak to jest możliwe, że ja znowu zginąłem? Nie no! Dobra, tutaj będą oczy. Tu i tu. I tutaj chyba też czarna wełna, mam nadzieję, przynajmniej tak, no bo... Tak? Nie no, tak na pewno nie. Dobra, cofam to, cofam to! Dobra, bo tu jest jeszcze takie wielkie czoło, nie? Tutaj czoło jakieś takie... Co to jest w ogóle? Dobra, i teraz budujemy keyhole'a tutaj i to ma być aż do buzi. Okej, no nie. Prawie wielki moment za 3, 2, 1, mam nadzieję, że to... I wygląda to w taki sposób. No nie zatrważająco, taki trochę klocek. Miejmy nadzieję, że Weronika coś z tego wyczaruje. No i tak, oddaję jej stery. Życzę ci powodzenia i żebyś nie zginęła. Hejka widzowie, teraz ja, no jak pewnie po mnie słyszycie, to mam w ogóle inny głos, bo jestem chora, więc ja się będę mało odzywać, pewnie będę gadać przez nos, więc nie zwracajcie uwagi na to. I tak, ja nie wiem w ogóle tutaj co jest gotowe, ja się boję, że ja zginę od razu, więc chyba zrobię tak. I mamy tutaj chyba zrobioną głowę i ja jestem tutaj już na tym i ja będę tutaj patrzeć w poradnik, no bo ja nie wiem jak to się robi. Tak, tu, hop i z tej strony robimy to samo, a to łączymy sobie tutaj dwoma blokami. Budowałam się w ten sposób, żeby wam pokazać jak to na razie wygląda. I teraz przy użyciu super killofa Dawida musimy zniszczyć to musimy oczywiście naprawić, to musimy zniszczyć, jaki ten killof jest szybki. Tak to ma być. I teraz przy użyciu czarnej wełny wypełniamy sobie to, co przed chwilą zniszczyliśmy. No i wygląda to tak. Teraz bierzemy sobie ściany, dajemy je
tutaj i jeszcze na górze pozbuduję się dirtem. A, dobra, musiałam to zniszczyć. Dajemy je tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. O, teraz tu dajemy sobie jeden schodek. Tutaj dajemy po tamtej stronie drugi schodek. Hop. No dobra, po prostu tutaj dajemy te półpłytki. No i mamy to i przechodzimy sobie do drugiej teraz części. Dobra, ja sobie buduję podest, żeby na pewno z tego nie spać. W ogóle sobie to najlepiej na trzy kratki, bo z moimi umiejętnościami to naprawdę ja tutaj zginę chyba 50 razy. I musimy sobie dać schody tu, tu i teraz musimy je zrobić jakoś tak od dołu, mniej więcej jakoś chyba tak, nie, musimy je dać wyżej, musimy je dać, dobra, po długim męczeniu już to zrobiłam i teraz jakoś chyba ten znowu tak, dobra, teraz ostatni schodek dajemy sobie tutaj, okej, i bierzemy sobie znowu naszą ścianę, tą, i dajemy ją sobie tu, dobra, potem dajemy sobie to, tutaj dajemy sobie schodek, i pod tym znowu schodek, więc muszę się podbudować dirtem w dół. Okej, zniszczyłam wszystko wokół i nie przemyślałam tego, jak będę stąd schodzić, ale chyba Dawid ma elitrę. Okej, ma elitrę. Chodzi, naprawdę te schodki są takie ciężkie, totalnie nie wiem, jak mam je położyć. Boże, kto to wymyślił? Słuchajcie, jestem wprost załamana, bo muszę przejść na drugą stronę moim super dirtem i muszę zrobić dokładnie to samo z drugiej strony. Okej, mamy w miarę to stabilne i teraz przystępuję do budowania znowu oczywiście tego samego. Oczywiście, że źle go postawiłam i muszę znowu od początku go budować. No i oczywiście pan na poradniku nie pokazał mi już, jak mam to zrobić, więc patrzę tutaj w pogląd i to robię, ale naprawdę ja nie umiem tego. Słuchajcie, to jest takie ciężkie, ja nie wiem, czemu ja dostałam takie ciężkie zadanie. Jeszcze jestem w ogóle chora i nic mi się nie chce i to jest wszystko przez szkołę. Ja nie lubię szkoły, napiszcie w komentarzu, czy wy lubicie szkołę. Ja nie lubię i pewnie spora większość, w sumie część z was nie lubi, tak jak ja, no ale napiszcie, bo może są tutaj osoby, które lubią szkołę. No, ja nie lubię. Słuchajcie, ja widziałam, że tutaj Dawid i Tosia ze Szczypsonem robią sobie jakieś śmieszne w ogóle farmy. Ja mam moją jedną farmę, która jest tam, nie wiem, czy wy ją widzicie. Ja muszę nadrobić z tymi kitcoinami, bo oni mają ich mega dużo, a ja z Szymonem chyba, Szymon też ma mega mało chyba, samo jak ja, musimy to nadrobić i muszę z nim wstąpić w jakiś biznes, bo oni robią jakieś różne biznesy, a ja mam szkołę i w ogóle mam mega mało czasu, ale ja muszę zrobić jakiś biznes i ja tutaj wszystkie te kidowice, wszystkie kitcoiny będą tylko i wyłącznie dla mnie. Ej, dobra, słuchajcie, jak ja wam mówiłam, że tam to jest ciężkie, to to jest jednak mega ciężkie i ja w ogóle nie wiem, co ja robię. Nie no, widzowie, czy wy to widzicie? Ja po prostu, jak mi się uda ta budowla bez błędu, nie, to jestem po prostu królem Minecrafta. A no i widzowie, wracając do mojego biznesu na kitowicach, możecie mi pisać w komentarzach, jakie pomysły, na czym mogę robić biznes, bo widziałam, że Dawid robi chyba na złocie, Chipson robi chyba na tych arbuzach, czym on ma niby to żelazo, ale nie wiem, czy mu to cokolwiek daje. No i niby ja też mam to żelazo, ale chyba, żeby mi się to opłacało, to bym musiała mieć chyba 10 takich wokół całych kitowic robionych takich farm żelaza, a to mi się totalnie nie opłaca i szukam jakiegoś pomysłu, który mogłabym lepiej to zrobić i żeby mieć większy zyski kitcoinów od ich wszystkich. Więc jeżeli masz jakieś pomysły, to możecie pisać w komentarzach, ja sobie chętnie to poczytam i może wpadnę na jakiś super pomysł. O, dobra, słuchajcie, według poradnika to wszystko, co ja miałam zrobić, skończyłam. I pokażę wam to na elitrze. Nie wiem, czy mi się uda. O, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. No nie, nie udało mi się tak do końca, no ale na pewno ktoś tam skończy, bo nie wiem, w sumie chyba ktoś po mnie da. Nie mam w sumie pojęcia, ale o, dobra, widzicie, stąd efekt. I kolejna osoba, albo to, nie, na pewno, no, na pewno coś jeszcze, więc teraz kolejna osoba, ja się żegnam, pa! Ostatnią osobą, która będzie budować, jestem, widzowie, oczywiście ja. No ja słyszałem już od mojego młodszego rodzeństwa, że bardzo ciężko im szło to budowanie, a ja raczej zbuduję to o wiele lepiej, zresztą zobaczycie zaraz sami. Dobra, a więc tak, wygląda to w ten sposób. No ja myślę, że bez zbędnego gadania zabieram się do budowania. Zostało mi tutaj, widzę, trochę jeszcze tutaj tam do zbudowania, ale już wam powiem, że wygląda to całkiem ładnie. Dobra, widzę, że nie ma w ogóle fajerwerek, o Jezusie, co oni to robili? Najpierw zacznę od zbudowania tutaj tej ręki, czyli ja się tu podsadzę. No i chyba lecimy po prostu z tematem bez zbędnego przedłużania, bo widzę, że jest dramat, nie? Naprawdę, w sensie wyzywam mnie niesamowicie mocno, więc lepiej, żebyście nie słyszeli, co ja tam nawet mówię sam do siebie. Ale jakoś idzie, można byłoby powiedzieć, że jako tako to idzie, chociaż no powiem szczerze, że jak krew z nosa, ten poradnik jest strasznie durny. Mi zostało w ogóle 8 bloków, a tam pisało, że to tyle będzie potrzebnych. Ja będę musiał iść szukać nowych. Nie ryczę za siebie. Raz, tak, idzie z tym. Drugie to jest to. Ej, sorry widzowie, ja naprawdę, ja nienawidzę budować, nie? Dobra, tu robimy coś takiego. Chyba z czterech stron coś takiego ma być, no.
Kurde, postaw się. A, zaczyna to jakokolwiek wyglądać, no ale szczerze w to wątpię, że to będzie jakoś fajnie wyglądać. 7 bloków takich w górę, czyli tutaj mamy 2, okej, okay, czyli 3, 4, 5, 6, 7, 8, okej, okay, tak ma być z każdej strony, troszkę chyba to zwaliłem. Dobra, nie, okej, okay, ogarnę to w miarę w głupi sposób, ale ogarnę. Okej, okay, mamy tutaj coś takiego, elegancko jest zrobione, dobra. I teraz tutaj z tego co widzę trzeba włożyć, o, coś takiego. No dobra, w miarę to zaczyna wyglądać. Tutaj dajemy coś takiego, okej, okay, i po bokach dajemy takie piękne, no kurde, postaw rzeczcie, bo to te durne murki to, kurde, nie działa to jak powinno, o. Mają coś takiego, musimy teraz przystąpić tutaj do zakrycia tego, okej, okay, i tutaj od góry coś takiego, dobra. Okej, okay, wszystko, kamam, jest pięknie, na razie jest git. Tu sobie zrobimy coś takiego, tutaj ponownie te ścianeczki, o, okej, okay, okej, okay. O, jak mi się ładnie dały szybko. I znowu taki rządek. Tutaj dajemy coś takiego i taki mały efekt 3D. Z innych stron robimy dokładnie to samo. Okej, okay, dobra, czyli coś takiego. Okej, okay, powinno to wyglądać w miarę dobrze. Ale powiem wam, że nienawidzę tych poradników z neta, bo taka jest prawda, że ja wszystkie te materiały, jakie miały być potrzebne, patrzyłem w tym poradniku. Oho, okej. Okay. I żadne póki co mi się nie zgadzają. Dosłownie żadne. Wszystko, co robię, jest źle albo jest źle jakoś zrobione. Źle jest po prostu napisane, bo trzeba o wiele więcej bloków niż on pisał. I strasznie mnie to denerwuje, bo na przykład nie wiem, jak miał mój młodszy rodzeństwo ktoś przede mną, ale współczuję im, naprawdę, jeżeli też tak mieli jak ja. I tutaj, żeby to zakończyć z tego, co rozumiem, trzeba dać coś takiego. Okej, okay. Ja chyba mam najprostszą część. Boże, moja siostra miała najgorszy migaj. Przepraszam cię, Vera. No i górę mamy wypełnić w glowstone'ie. Na razie ja zrobię to wszystko w glowstone'ie. Oczywiście z tego względu, że na razie nie mam tutaj lepszych planów. I to będzie chyba na tyle. Z tego co mi się nawet wydaje. Zrobię to jakoś, o, może w takiej zasadzie. No i sprawdźmy efekt finalny. Czy coś z tego wyszło. Ej, no powiem wam, że jestem w miarę zadowolony. Zaraz zobaczycie więcej przebitek. Ja tylko zbiorę jeszcze tą trawę, co tutaj mamy. Żeby tutaj nic nie zepsuć. Raz, 2 i 3. No i w tym momencie zapraszam was do podsumowania. A więc jak widzicie, cała ekipa Skidowic spisała się wręcz na medal. Pomnik wygląda bardzo interesująco i myślę, że bardzo ładnie ozdobi Kidowice. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.